Cześć i czołem! Mówi Paulina Lipiec, a to jest Polski Daily Podcast. W tym odcinku będę mówić o języku ulicy. No niekoniecznie o wszystkich wyrażeniach, które możecie słyszeć na ulicy, bo nie będę mówić o wulgaryzmach. Nie, nie, nie. Nie usłyszycie ode mnie słowa na K, a przynajmniej nie publicznie. Ale nauczę was dzisiaj wielu wyrażeń i słów, których rzeczywiście używamy codziennie, a których nie znajdziecie w książkach do polskiego. W sumie to nie wiem dlaczego, bo przecież język jest żywy, bo przecież właśnie tak mówimy i nie ma co się wstydzić. W końcu chcecie nauczyć się języka, żeby rozmawiać z Polakami, prawda? A nie żeby rozmawiać z mami, Javierem, Uwe i Angelą z krok po kroku. No właśnie. Więc od czasu do czasu analizuję swoje rozmowy ze znajomymi i zapisuję wyrażenia, których używamy, a które nie są oficjalne, są kolokwialne. Czasami nagrywam krótkie filmiki na Instagrama, na Instastory. Jeśli nie śledzisz mnie jeszcze na Instagramie, to serdecznie zapraszam na paulina_daily. I tam mówię o tym, jak możemy używać tych wyrażeń. Jeśli mnie śledzisz, to część z tych wyrażeń już na pewno znasz. Ale może pojawią się jakieś nowe. No to zaczynamy. Pierwsze słowo na dziś to czemu. W każdej książce do polskiego dowiesz się, że why to po polsku dlaczego, a twoi znajomi mówią czemu. No i gdzie jest problem? Czemu jest kolokwialnym słowem na dlaczego i brzmi dużo bardziej naturalnie. Jeśli chcesz rozmawiać z profesorem albo z kimś bardzo wykształconym, to kontynuuj mówienie dlaczego. Ale w wiadomości SMS albo w wiadomości na WhatsAppie do koleżanki spokojnie możesz napisać czemu. Słowo numer dwa to wszechobecne, bardzo popularne spoko. Czasami mówimy też spoczko albo sponio. To znaczy w porządku, albo nie ma problemu, albo nie przejmuj się. Jest kilka zastosowań tego słowa. Możesz używać go, kiedy się z kimś zgadzasz. Na przykład ktoś mówi, dzisiaj wieczorem pójdziemy do kina z moją siostrą i jej chłopakiem. I ty możesz odpowiedzieć, spoko. Okej, spoko. Albo kiedy ktoś cię przeprasza, na przykład, a sorry, nie mogę się dzisiaj z tobą spotkać. A ty mówisz, zależy od intonacji. Albo mówisz spokojnie, albo mówisz podirytowany. Spoko, nic się nie dzieje. Albo, no spoko. I wtedy to już nie jest taka pozytywna odpowiedź. Oczywiście słowo spoko pochodzi od spokojnie, co znaczy calm. Następne słowo to gadać. Och, to słowo jest bardzo popularne. Szczerze mówiąc, nie wiem, może jest gdzieś w książkach, na przykład krok po kroku. Ale chyba nie, a cały czas mówimy gadać, to znaczy mówić albo rozmawiać. Słowo gadać zastępuje oba te słowa. Na przykład możesz powiedzieć, słuchaj stary, musimy pogadać. To znaczy musimy porozmawiać. Albo możesz powiedzieć, że ktoś dużo gada. Jezu Chryste, ta nauczycielka polskiego z Instagrama
Ona strasznie dużo gada. To prawda. Ja mówię bardzo dużo. Wiem o tym. Więc jestem gadułą. Osoba, która dużo gada, to gaduła. Czasami możesz też użyć tego słowa z prefiksem i stworzyć czasownik wygadać się. Czasami mamy jakiś problem i potrzebujemy z kimś porozmawiać, żeby poczuć się lepiej. Wtedy mówimy, muszę się komuś wygadać. Muszę powiedzieć komuś o moich problemach. O tym, co mnie męczy. Wygadać się to znaczy też powiedzieć jakiś sekret przez przypadek. Na przykład moja przyjaciółka chciała zorganizować podróż niespodziankę dla swojego męża. Mieli jechać do Szwecji, ale jej mąż z jakiegoś powodu myślał, że polecą do Maroka. Oczywiście moja przyjaciółka była dumna z siebie, że udało jej się zorganizować wycieczkę niespodziankę i powiedziała wszystkim swoim koleżankom o tym. Niestety, partnerzy tych koleżanek znają jej męża i ktoś przez przypadek powiedział mu, że lecą do Szwecji. To znaczy, ktoś się wygadał. No i Dan, bo tak się nazywa jej mąż, nie był zbyt szczęśliwy, bo była zima i on chciał jechać do ciepłego kraju. Następne słowo to ściema, czyli po prostu kłamstwo. Kiedy słyszysz jakąś nieprawdziwą historię, na przykład, czy słyszałeś, że język polski będzie nowym oficjalnym językiem Wielkiej Brytanii? Możesz powiedzieć, to chyba jakaś ściema. Chociaż kto wie, może za 20 lat będzie tam tyle Polaków? Chyba Brexit na to nie pozwoli. I numer 5, słowo, którego ja nie używam, ale wiem, że dużo ludzi tak, używa. Git, w porządku. Albo to jest dobre. I tutaj muszę ci powiedzieć, że niektóre slangowe słowa nie są popularne wszędzie i wśród wszystkich Polaków. Na przykład słowo ściema jest raczej neutralne i dużo ludzi go używa. Ale słowo git dla mnie jest trochę dziecinne i może używałam go w liceum, a teraz już nie. Ale znam ludzi, dla których to jest zupełnie normalne, codzienne słowo. Możesz go użyć na przykład w takim kontekście. Przygotowujesz przyjęcie i każdy z domowników, czyli każdy członek twojej rodziny na przykład, musi coś zrobić. Twój mąż idzie na zakupy, twoja córka sprząta łazienkę, twój syn wyprowadza psa, a ty gotujesz. I mówisz, dobra, ty idziesz do sklepu, ty sprzątasz łazienkę, ty wyprowadzasz psa, ja gotuję i będzie git. Czyli wszystko będzie dobrze. Wszystko się uda. Słowo numer 6 to nara. Ach, nie lubię tego słowa. Kiedy ktoś mówi do mnie nara, to przed oczami mam takiego osiedlowego dresa. Czy wiecie, kim jest dres? Nie, to nie jest mężczyzna w sukience. Nie, nie. Dres generalnie to jest wygodne ubranie, takie sportowe, wygodne ubranie, które zwykle noszą prości mężczyźni. Tacy mężczyźni, którzy są łysi, piją piwo na podwórku, używają dużo brzydkich słów i generalnie nie mają większych ambicji. I to są dresy. O tych mężczyznach mówimy dresy. I taki dres rzeczywiście może używać słowa nara. Pewnie też inni ludzie używają słowa nara, ale ja nigdy. Ja robię z tego zdrobnienie, to znaczy diminutive. Dodaję k i mówię narka.
A oczywiście nie powiedziałam wam, co znaczy nara i narka. To znaczy po prostu papa. No przecież taki dres na ulicy nie powie papa, więc mówi nara. Czyli na razie, do zobaczenia, cześć. Następne słowo to mega. Używamy słowa mega tak jak słowa bardzo albo jak słowa wow. Coś może być mega. Na przykład nowa wersja Króla Lwa jest mega, czyli jest niesamowita, wspaniała, fantastyczna, rewelacyjna. Mega. Słowo numer 8 to czasownik czaić, czyli rozumieć. Wszyscy używają słowa czaić. Moja mama używa słowa czaić. Mój ojciec używa słowa czaić. Bardzo często używamy tego słowa pytając kogoś. Na przykład używamy dopełniacza, kiedy mówimy o przeczeniu biernika. Czaisz? Rozumiesz? Słowo numer 9. Na luzie albo nalajcie. To znaczy bez problemu, bez pośpiechu. Kiedy ktoś się spóźnia i pisze ci SMS-a: sorry, będę za 45 minut. Możesz odpisać na luzie albo nalajcie. Czyli jesteś zrelaksowany, to nie jest dla ciebie problem. Kolejne słowo jest bliskie do słowa czaić. Pamiętacie? Czaić znaczy rozumieć. Tym razem mamy obczajać albo obczaić. To znaczy przyjrzeć się, zauważyć i zrozumieć. Bardzo często używamy tego słowa, kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę na coś. Na przykład obczaj, jakie ładne tramwaje mają w Krakowie. Albo obczaj, co mi Piotrek napisał na WhatsAppie. Obczaj, zwróć uwagę, popatrz, spojrzyj, zrozum. Następne słowo ma w moim życiu taką mini anegdotę. Kiedy byłam nastolatką, słowo zajebiście zaczęło być bardzo popularne. No ale zajebiście pochodzi od przekleństwa, od wulgaryzmu. Więc oczywiście moja mama była bardzo podirytowana, że używam tego słowa i zakazała mi mówić zajebiście. I pewnej niedzieli mama zaprosiła na obiad ciocię. Ciocia jest starsza od niej o dobrych kilka lat. Jest już starszą kobietą i jest bardzo religijna, czyli jest bardzo porządna, nie używa brzydkich słów. W pewnym momencie, kiedy byliśmy już po obiedzie, ciocia powiedziała do mojej mamy: Jolu, ten kurczak, którego zrobiłaś, był zajebisty. Fakt faktem, ciocia po prostu nie wiedziała, że to jest slangowe słowo, które pochodzi od wulgaryzmu. Po prostu myślała, że to jest nowe słowo na bardzo dobre. I właśnie tak używamy tego słowa. Coś jest bardzo dobre, coś jest zajebiste. Albo zarąbiste. I zarąbiste jest taką lżejszą, trochę mniej wulgarną wersją tego słowa. Więc uwaga, nie używałabym słowa zajebiście, kiedy rozmawiacie ze swoimi teściowymi, teściami, starszymi osobami, z księdzem, może tylko ze znajomymi przy piwie, ok? Wtedy możecie powiedzieć: polskie piwo jest zajebiste. Numer 12. Fair. Jeśli mówisz po angielsku, to możesz nie zrozumieć słowa fair, bo polska wymowa jest trochę inna, ale oczywiście chodzi o fair. Na przykład jeśli przeczytasz w gazecie, że kobiety generalnie zarabiają dużo mniej niż mężczyźni, możesz się oburzyć i powiedzieć: to nie fair. I na pewno słyszysz tutaj polskie rrr,
bo po prostu zaadaptowaliśmy angielskie słowo do języka polskiego i używamy w nim naszej wymowy. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałam tego słowa w druku, w tekście. Myślę, że niektóre osoby napisałyby to po angielsku po prostu, czyli F-A-I-R. Ale brzmi to jak F-E-R. Kolejnego słowa używałam już dzisiaj w podcaście i jest to kolejne słowo z języka angielskiego, które po prostu ukradliśmy, skopiowaliśmy i używamy po swojemu. Mówię tutaj o słowie sorry. Co ciekawe, nie używamy słowa sorry, tak jak Anglicy, Amerykanie, Australijczycy używają słowa sorry. Bo dla nas sorry może znaczyć I'm sorry, ale może też znaczyć excuse me. Czyli używamy słowa sorry, tak jak używamy polskiego przepraszam. I uwaga, kiedy twoja koleżanka mówi ci, że jej chomik umarł, nie możesz powiedzieć sorry. Musisz powiedzieć przykro mi. A że lubimy rymować i chyba każdy język lubi rymować, bo przecież w angielskim też jest na przykład easy peasy lemon squeezy, to po polsku mówimy czasami sorry Batory. A Batory, Stefan Batory, to był polski król. Nie wiem, co on ma do czynienia z sorry, ale po prostu się rymuje. Słowo numer 15. A właściwie fraza to bez kitu, czyli naprawdę, seriously. Generalnie kit to jest taka substancja, której używamy do uszczelniania okien. To znaczy, to jest taka trochę płynna substancja, trochę jak silikon, żeby wiatr nie wchodził do domu, ok? I kiedy mówimy wciskać kit, to znaczy mówić komuś kłamstwa, kłamać. Więc kiedy nie chcemy tego kitu, nie chcemy tego kłamstwa, mówimy bez kitu. I to znaczy naprawdę. Kiedy jesteśmy zaskoczeni, możemy powiedzieć bez kitu? Naprawdę? Na przykład, kiedy twoja przyjaciółka mówi, że jest w ciąży, wtedy możesz ucieszyć się i powiedzieć serio? Bez kitu? Naprawdę? 16. fraza. Co się tu od Janie Pawła? Nie byłam pewna, czy w ogóle powiedzieć wam o tej frazie. To jest dość nowe słowo, nowa fraza. I wielu osobom się na pewno nie spodoba. Szczególnie tym religijnym, które szanują autorytety. I takim autorytetem był na pewno Jan Paweł II, czyli polski papież. Jeden z najbardziej znanych Polaków i jedna z osób, które najbardziej szanujemy i najbardziej kochamy w Polsce. Nie wiem, jak to się stało, że imię Jana Pawła stało się czasownikiem i jest czasami używane szczególnie w internecie. W jakim znaczeniu? Możesz powiedzieć, co się tu od Janie Pawła, zamiast co się tu dzieje, kiedy jesteś naprawdę zszokowany jakąś absurdalną sytuacją. Na przykład, kiedy ktoś udostępnił artykuł, że Jarosław Kaczyński odsłonił 6-metrowy pomnik swojego brata w Warszawie i wygłosił przemówienie, w którym mówił, że Lech Kaczyński walczył o niepodległość Polski. Totalny absurd. Możesz powiedzieć, co się tu od Janie Pawła? Ale uważaj, bo to słowo może obrazić niektórych ludzi, ok? To nie jest fraza, której używamy w poważnej konwersacji. To jest bardzo slangowe,
bardzo nowe, bardzo świeże i bardzo delikatne. Ale zabawne. Dla mnie jest zabawne. Zbliżamy się do końca. Jeszcze tylko 4 frazy. Ale słabo. Kiedy jakaś sytuacja nas rozczarowuje, albo stało się coś, o czym myślimy, że jest obciachem, żenadą, to możemy powiedzieć, ale słabo. Na przykład, jeżeli twoja przyjaciółka dzwoni do ciebie i mówi, że cały dzień szykowała się na randkę, miała się spotkać z jakimś fajnym facetem, a ten chłopak po prostu nie przyszedł. Nawet nie zadzwonił. Nawet nie napisał wiadomości. Możesz powiedzieć, ale słabo. Ale żenująca sytuacja. Fraza numer 18. Bardzo dawno nie używałam tej frazy i przypomniała mi o niej studentka z kursu w szkole językowej. Kiedy tłumaczyłam im gramatykę, chyba to był dopełniacz, a może to był miejscownik? Tak, miejscownik i końcówki miejscownika. Kiedy zobaczyła tabelę z końcówkami miejscownika, a jest ich bardzo dużo, to powiedziała: na bogato! Jeśli wiesz, co znaczy bogaty, to pomyślisz sobie, że gdzieś jest dużo pieniędzy albo dużo złota. A na bogato to znaczy, że jest po prostu czegoś bardzo dużo. Na przykład, kiedy idziesz na kolację bożonarodzeniową i zobaczysz, że na polskim stole jest 12 dań. Jest ryba, zupa, groch z kapustą, kilka ciast, są pierogi, są uszka. Jest bardzo dużo różnych rzeczy. Wtedy możesz powiedzieć na bogato. Ale też często używamy tej frazy ironicznie, czyli w drugą stronę. Kiedy idziesz do kogoś na kolację, a oni mają dla ciebie tylko chipsy i wodę, wtedy możesz powiedzieć na bogato. Tak i tak. Numer 19 to chrzanić to. Kiedy nie obchodzi cię coś, nie chcesz o czymś słyszeć, nie chcesz już czegoś robić, mówisz chrzanić to. Na przykład, kiedy twój szef poprosił cię o 50. korektę projektu i masz to już w nosie, bo masz już plany na weekend i nie chcesz zostać w piątek wieczorem w pracy. Możesz rzucić papierami na stół, na biurko i powiedzieć: chrzanić to. Mam to w nosie. Oczywiście chrzan to jest po angielsku horseradish i w Polsce kochamy chrzan. Ale jak już pewnie wiesz z innych moich materiałów, że kochamy też psy, a większość polskich fraz z psami jest negatywna. Numer 20. I naprawdę, zupełnie przez przypadek ta fraza dostała numer 20. Bo wcale nie chcę, żebyście się wypchali. Wypchać się to znaczy zniknąć, pójść sobie. Mówimy wypchaj się, kiedy ktoś nas irytuje czymś i kiedy nie chcemy, żeby już z nami rozmawiał. Na przykład, kiedy jestem na diecie i mój mąż wie, że nie powinnam mieć w domu słodyczy, ale jest wkurzający i chce się ze mną podrażnić, kupuje czekoladę i mówi: Paulina, chcesz kostkę czekolady? Wtedy mogę na niego popatrzeć podirytowana i powiedzieć: wypchaj się. To znaczy zostaw mnie w spokoju. Idź sobie z tą czekoladą. Chociaż znając mnie, to po prostu wzięłabym tę czekoladę i zjadłabym, bo tak bardzo kocham czekoladę. To było już 20 fraz, 20 slangowych, kolokwialnych fraz, które powinniście znać, żeby być na bieżąco z językiem polskim i żeby mówić naturalnie. Na pewno jest ich więcej, bo ta lista nigdy nie jest kompletna
I już teraz myślę o kilku nowych, więc jeśli macie pomysły, napiszcie mi pod tym podcastem, na przykład w komentarzu, w wiadomości prywatnej, na Instagramie, na Facebooku, w grupie Polish for Foreigners, mówimy po polsku, gdzie tylko macie do mnie dostęp. A ja zbiorę nową listę i zrobimy nowy podcast. Tymczasem, jeśli słuchasz mnie na iTunes, bardzo cię proszę, napisz komentarz, napisz recenzję. Jeśli to będzie negatywna recenzja, nie ma problemu. Przyjmę wszystko. Po prostu chcę wiedzieć, że słuchacie i chcę wiedzieć, co myślicie o moich odcinkach, o tym podcaście, o języku polskim, jakie macie doświadczenia z nauką języka polskiego, co was irytuje, co was cieszy, jakie macie cele. Chcę was bliżej poznać. Chcę wiedzieć, do kogo mówię. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce.